Siema, moi drodzy, witajcie serdecznie. Jak widzicie na załączonym obrazku, dzisiaj czeka nas, właściwie to was, no i zresztą mnie też, gameplay z American Truck Simulatorem. Właśnie pamiętacie, a jeśli nie, to nieważne w sumie. No, chodzi o to po prostu, że nie jesteśmy w trakcie żadnego zlecenia. Jesteśmy klasycznie tutaj, no, na takim, można powiedzieć, no nie wiem, profil gracza, no nie wiem, no wiecie, o to chodzi. Po prostu jakby nie jesteśmy w trakcie żadnego zlecenia, nie jesteśmy na panelu startowym, a jestem już tutaj zalogowany. Moi drodzy, dzisiaj zaczynamy właśnie nowe zlecenie, kolejne zlecenie. Moja firma jak na razie, no prawie ma 20 tysięcy dolców, to jest oczywiście jeszcze bardzo mało, bo mamy bardzo dużo terenów jeszcze oczywiście do odwiedzenia oraz bardzo dużo zleceń. W zasadzie to nieskończenie wiele, no a za jakiś czas, jak już będziemy mieć dużo pieniędzy, dużo kasy, no to być może kupimy sobie jakąś ciężarówkę, no i będziemy mogli sobie podróżować już normalnie własną ciężarówką po całym świecie. Znaczy, może nie po całym świecie, no ale chodzi o to, że po całej mapce tutaj właśnie w American Trucku, w Euro Trucku zresztą dokładnie tak to samo wygląda, no tylko właśnie, jak sama nazwa wskazuje, Euro Truck, czyli Europa. No a tu mamy American, więc Ameryka, co prawda nie południowa, no ale północna. Dobra, moi drodzy, nie będę już tak pierdzielił, za przeproszeniem. Tak więc mamy tyle kasy, moja firma Transstat, oczywiście w Euro Trucku też się tak nazywa, tylko ma inne logo. I moi drodzy, mapa, ponieważ właśnie nie pamiętam, czy jeszcze ostatnio graliśmy w American Trucka, czy właśnie prezentowałam wam nowy obszar na terenie właśnie Stanów Zjednoczonych. I nie wiem, czy pokazywałam wam właśnie mapę z DLC Mexico właśnie, znaczy New Mexico właśnie. Nie Meksyk, tylko Nowy Meksyk. Tak się nazywa właśnie jeden z Stanów w USA. No i właśnie tu jest ten teren. To jest właśnie Nowy Meksyk, New Mexico. Ten tutaj ostatni stan, taki troszkę kwadratowy, nawet bardzo, najbardziej kwadratowy, jeszcze bardziej od Arizony. No tu oczywiście jest Kalifornia, wiadomo, my siedzimy w Los Angeles, bo jeszcze, no tam mamy swój garaż, tak? Znaczy, może nie mamy garażu, ale po prostu, no tam stamtąd startowaliśmy na początku, jak zaczynałem przygodę z American Truckiem, no i dlatego ja tu jestem. Sobie wybrałem tutaj to miasto, żeby tutaj właśnie był. Tu jest oczywiście stan Nevada, tu Arizona, no a tu właśnie Nowy Meksyk. I to jest ten teren właśnie, moi drodzy, od tej miejscowości, właśnie o tej nazwie, czyli Gallup. No oczywiście wiadomo, ja to tylko czytam litery, tak? Jakby normalnie się czyta, na pewno inaczej wymawia, no ale właśnie od miejscowości Gallup do Hobbs, czy też Clovis, tutaj jest obszar właśnie Nowego Meksyku. Tak więc właśnie ja dostałem ten dodatek w Mikołajki, oprócz tego jeszcze DLC Italia od mojego kolegi. Tak więc, no, mamy już na full wypasie zarówno Euro Trucka, jak i American Trucka. No dobra, no to tym bardziej nie zaciągajmy się, że tak powiem. I jedziemy, moi drodzy, takie fajne właśnie zlecenie. Największe wynagrodzenie ze wszystkich, jakie tutaj mi oferują. Czyli z San Francisco do Los Angeles. No, oba miasta właśnie w stanie Kalifornia, no ale za to bardzo duże. Chyba właśnie one są największe. Nie kojarzy mi się. A, jeszcze San Diego jest całkiem duże. No, ale San Diego akurat nie. No, ale takie najbardziej znane, tych, których się najwięcej dzieje, no to właśnie San Francisco oraz Los. O, tutaj jest Los Angeles właśnie. No więc pojedziemy sobie z San Francisco, czyli z północy, w stosunku do Los Angeles, tutaj od północy na południe pojedziemy. No to wybieramy to zlecenie, moi drodzy, nie zaciągamy się, no i startujemy, tak? Poczekamy, aż nam się tutaj screen załaduje. Dzisiaj mamy oczywiście 3 stycznia, środa. Dzisiaj mnie znowu nie było w szkole. No zresztą wczoraj też nie, ale jutro już niestety będę, niestety, bo zresztą nie może tak być, że ja ciągle będę opuszczał szkołę. Wy pewnie też tak macie, żebyście chcieli nie chodzić, wiem, jakie to jest niestety, no i bardzo ubolewam nad tym, że po
prawie 2 tygodnie, znowu będę musiał wracać do budy, jak to się mówi. Dobra, moi drodzy, jak widzicie, siedzimy w ciężarówce, jeszcze ją nie oczywiście nie odpaliliśmy sobie. Peterbilt, czy też Peterbilt. Idziemy sobie, o właśnie. O, fajną naczepę mamy, taką ciemnogranatową. No, czy też granatową, nie wiem. O, tutaj taka fajna architektura, właśnie typowa dla San Francisco. Ładne domki. No dobra, odpalamy sobie silniczek, trochę głośniej. No i właśnie, to co mówiłem jeszcze w poprzednim roku, jak nagrywałem filmik z podsumowaniem, o tym opowiadałem właśnie wam o karcie graficznej, moi drodzy, tak właśnie. I nie wiem, czy w tym filmiku widzicie tą różnicę, ale jednak, no jest, ja to widzę jak nic. Gdybym nagrywał programy, pewnie też bym widział, no ale o programie to aż wczoraj dużo mówiłem pod koniec odcinka właśnie z Enemy Front, więc jeśli ktoś chce się dowiedzieć, co, o czym ja mówiłem, co ja mówiłem tak dokładnie, no to niech sobie obejrzy właśnie końcówkę tamtego odcinka, bo tam właśnie w końcówce wam opowiedziałem o tym. No i właśnie nowa karta graficzna sprawia, że możemy grać na wyższych ustawieniach graficznych, normalne zresztą, no chodzi o to, że normalne, no bo wiadomo, karta graficzna to myślę nie bez powodu się tak nadywa, no bo wiadomo już chyba o to chodzi, czyli właśnie grafika, tak? No i gra nam o wiele łatwiej tutaj będzie chodzić. Chodzi o to, że nie będziemy widać tych klatek na sekundę. O, ładnie tutaj można się poruszać myszką, tak więc duża, potężna, no niewyobrażalnie duża zmiana. Jeśli chodzi właśnie o grafikę, sobie właśnie włączyłem skalowanie. Czekajcie, o, to tutaj jest. O, właśnie widzicie, 150, wcześniej graliśmy na najgorszej 25, no a my sobie będziemy grać na 150. No, tutaj wszystkie filtrowania niedotropowe na maksa, anti-aliasing też włączone. Wszędzie są wysokie ustawienia, a nawet jeśli można, no to ultra, czyli najwyższe. Tak więc, no, będzie co tutaj podziwiać. Ta gra naprawdę teraz będzie mieć już sens. No i Eurotrack zresztą podobnie, no bo tam dałem dokładnie takie samo ustawienie. Dobra, moi drodzy, już nie będę gadał. Troszkę oczywiście musiałem was prowadzić tutaj, jeśli chodzi o kartę graficzną, no bo ja nie wiem, czy wy tak oglądacie moje filmiki, jak ja swoje. Już później po namontowaniu, więc... No dobra, jedziemy. A, dobra, jeszcze czekajcie, to my... A, dobra, wyposażenie do domu. Byłem po prostu ciekaw, co my przewozimy. No dobra, no to jedziemy. Aż prawie ponad 10 tysięcy możemy dostać za to zlecenie, więc naprawdę kupa kasy. Okej. Tutaj właśnie jeszcze taka nowość. Nie wiem, akurat bo ja wam tego tutaj nie pokażę. Lecz włączyłem właśnie strefy czasowe. Tutaj macie napisane PDT. Nie wiem, od czego jest to skrót. No ale właśnie w Eurotarku też coś, coś takiego jak CST. No czyli właśnie strefy czasowe. Teraz, ponieważ będą producenci rozbudowywać coraz bardziej te mapy, no to właśnie pojawiły się strefy czasowe, czyli udoskonalają grę. Już nie będziemy się poruszać po tylko jednej strefie czasowej, ale właśnie po wielu strefach czasowych. Oczywiście jest taka opcja, że nie trzeba tego, że nie trzeba grać ze strefami czasowymi. Można je oczywiście sobie wyłączyć. No ale ja oczywiście będę grał... no wiadomo. Chodzi mi o to po prostu, że było jak najbardziej prawdziwe. Bo w rzeczywistości też oczywiście istnieje coś takiego jak strefa czasowa. No to właśnie... O, czekajcie, dogadałem się i pojechałem niechcący. Nie zdążyłem tego opanować sytuacji i przejechałem na czerwonym, gdzie troszkę wyjechałem na linię, on już mi uznał, że to jest po prostu wykroczenie. No dobra, moi drodzy, więc może nie będę już tak gadać. O, czekajcie, akurat zielone. No widzicie, trochę nam się popsuła pogoda, bo pada deszcz. No szkoda, bo akurat w Ameryce tak ładnie tutaj jest i jak deszcz pada, no to no zepsuło nam to wiele. No ale dobra. O, właśnie widzicie. O, czekajcie, musimy wyhamować, kurde blade, co tu się dzieje? Ale dla mnie szalony kierowca, dobra, czekajcie.
otoż to San Francisco, to widzicie takie jakieś wzgórza, miasto ze wzgórzami. No właśnie, nie jest tak całkowicie płasko, no tylko właśnie widzicie, z górki jedziemy i po prostu musimy uważać, naprawdę uważać, bo już uszkodziliśmy ciężarówkę. Okej, dobra. Jedziemy, jedziemy. Nie wiem już, o czym wcześniej gadałem. No ale musimy być skupieni, moi drodzy. No nawet w takich symulatorach, jak widzicie, bo po prostu no wszystko nam się pieprzy, za przeproszeniem. Już widzicie wykroczenia. Było jeden, ten, przejechaliśmy na czerwonych. Uszkodziliśmy dać kabinę. Możemy zaraz to zobaczyć. No na szczęście tylko kabinę, ale niestety nie jest to rynek przesyłek, więc nie poruszam się swoją ciężarówką, tylko czyjąś. Więc niestety to też poniosę jakieś konsekwencje. Też obetną mi wynagrodzenie. No ale na szczęście, jeśli chodzi o ładunek, no to najważniejsze, że ładunku nie uszkodziliśmy. No duże dosyć to San Francisco. Zresztą widzicie sami. O, czekajcie, akurat zielone. No niestety, coś nie możemy sobie pooglądać. Tutaj świata dookoła. Bo co chwilę coś. Wyjedźmy z tego miasta w cholerę i po prostu będziemy mieć spokój. O wiele większy przynajmniej. Dobra, czekajcie. Trochę za głośno. Oj, czekajcie. Dobra. Myślę, że taka głośność jest właściwa. No dobra. Czerwony mamy znowu. Ja pierdzielę, no po prostu nie wierzę. Dlaczego ta ciężarówka tak długo hamuje? A czekajcie, chyba mamy zielone nawet, bo ja nie wiem, jak to tutaj funkcjonuje w Ameryce. Ale właśnie tak jest, że te czerwone dwa z przodu prowadzą do drogi prosto, no nie wiem. Ale skoro tamten gość przede mną skręcił, no to na pewno nie złamał przepisów, tym bardziej, że to nie jest multiplayer żaden. No tylko to jest po prostu single player, tak? Czyli ja gram sobie samemu. No więc chyba mieliśmy zielone i chyba dobrze zrobiłem, że przyjechałem, bo nie pojawiła mi się żadna informacja, że przejechałem na czerwonym. No właśnie, już widzicie, już przestał też padać, tak więc fajnie. No tutaj jeszcze jadą wolno, bo o, czekajcie, już chyba za tą barierą właśnie troszkę przyspieszą. Aczkolwiek jeszcze chyba jesteśmy w San Francisco i dlatego tak tutaj wolno jadą te samochody przed nami. Zostało nam 378 mili. No już coraz mniej, oczywiście będą się mniejszać będzie się ten dystans. Więc no wiadomo, będą zmiany. Okej, okay, już jadą coraz szybciej. Nie wiem, moi drodzy, czy tutaj używać tego GPS-a, czy jest nam on w ogóle potrzebny. Na pewno potrzebne są nam lusterka. No ale jeśli chodzi o GPS-a, to nie wiem, bo w sumie i tak już tutaj patrzcie się, o właśnie, tutaj już mamy GPS-a w ciężarówce, więc no nie wiem, czy włączyć go, czy nie. Ale dobra, pozwólmy jeszcze, nie będzie włączony, bo no, jak mamy tutaj więcej informacji, takie jak na przykład tutaj godzina, widzicie, stan finansowy, chodzi tutaj o ilość pieniędzy, no i mamy też strefy czasowe, no więc może miejmy włączoną na razie tego GPS-a tutaj dodatkowego, tak samo te lusterka tutaj po bokach, bo one też oczywiście nie są prawdziwe. No dobra, jedziemy. Oczywiście American Truck Simulator, zresztą Eurotruck podobnie, to nie tylko jazda, ale też właśnie po to stworzyli te gry, moi drodzy, żeby no, podziwiać te widoki, abyśmy się nimi właśnie cieszyli. No więc nie tylko to jest jazda, moi drodzy, ale i też podziwianie ładnych widoków, więc może sobie będziemy od czasu do czasu oglądać, co się dzieje, o właśnie, za oknem, no tylko oczywiście musimy uważać, bo znowu zaraz kogoś walniemy.
No tak, więc naprawdę ładnie to wszystko tu wygląda. Oczywiście w Ameryce szczególnie wiadomo, no bo to Ameryka. No tam w te chmurzyska, pewnie tam właśnie jest też deszcz. No ja sobie też oczywiście używam odpowiednich modów, dlatego tak to wygląda. Oczywiście mody, które jeszcze bardziej urealistyczniają całą tą grę. Te samochody oczywiście to też mają prawdziwe marki. W sensie, że te samochody to prawdziwe marki samochodów, tak? Że nie jakieś tam wymyślone. No tylko właśnie prawdziwe. I to wszystko to są właśnie mody, które wam wypiszę w opisie pod filmem. Momentami laguje, ale to momentami czekajcie. O ja pierdzielę, nie no kurde. Ja nie mogę. Czekajcie, znowu nam się coś zacięło. Kurde, aż 340 dolców poszło w pył. Ja, słyszycie ten dźwięk? Ja nie mogę. Nie, moi drodzy, no to już jest chyba praktycznie po wszystkim. No już mam 1% uszkodzenia, jeśli chodzi o naczepę, więc jeśli chodzi o kabinę, nie, no fatalnie to wygląda. Bardzo źle, jeśli nie fatalnie, ale widzicie, coś tu się stało i dlatego po prostu zwolnili tutaj ci kierowcy. Będę ciekawski. Popatrzcie się, co tu się stało, oj, patrzcie, katastrofa normalnie. Miejmy nadzieję, że wszyscy przeżyli. No ale patrzcie, jak rozwalony tutaj silnik. Dupa tego czerwonego, no za przeproszeniem oczywiście, dupa też roztrzaskana. No patrzcie, karambol, no jakaś tragedia się tu mocna wydarzyła, ostra. Nieprawdopodobna, no bardzo źle to wygląda. Widzicie, ambulans stoi na sygnale tutaj, włączone koguty. Oprócz tego jeszcze straż pożarna, dym unoszący się spod silnika, nie no naprawdę. Znaczy ja widziałem wiele takich rzeczy, jakie grałem osobiście, no ale jednak aż tak, to toś ciężko, no toś nie przypominam sobie. Że aż takie tutaj rzeczy się działy. W sensie, że aż taka tutaj tragedia. Dobra, włączymy sobie jeszcze raz mapkę. Musimy po prostu wolniej jechać, a wtedy będzie lepiej. Do tej pory to w sumie no nie wiem, no ale jak się okazuje, jechałem zbyt szybko. Ciężarówka nie zdążyła wyhamować odpowiednio wcześnie. No i po prostu ciągle gdzieś o coś uderzaliśmy. No dobra, moi drodzy. Za kilka minut myślę. Kończymy ten filmik. Ale kurde, trochę mnie się denerwuje, że tak to się zacina. Dobra, migamy. Wiecie co? Chyba będę musiał coś zmienić. Jeśli chodzi o ustawienia graficzne, troszkę będę musiał zmienić. Skalowanie może do 100. Albo 125, nie wiem. Dobra, damy sobie 100%. Ponieważ denerwują mnie te zacinki, te lagi. Teraz widzicie czarny ekran, no właśnie, to musi się tutaj ogarnąć. O, dobra, jest. No, gdybym oczywiście nagrywał programy, no to na pewno byłoby to widać jeszcze lepiej. No, ale teraz też widać dobrze, więc tak jak ja wczoraj po prostu mówiłem na temat tego gościa, który mi napisał. Może nie skejtował, ale powiedział, że bym sobie pobrał program, no to od razu tak to zarzuca. O, troszkę się z nim, a nawet bardzo się z nim nie zgadzam. Więcej oczywiście, no patrzcie w poprzednim filmiku. Jeszcze raz to powtórzę. Tą sytuację omówiłem pod koniec ostatniego odcinka. Więc taka prośba do was właśnie, bo wam całkiem istotne rzeczy powiedziałem. No i okej, wjechaliśmy właśnie
z ekspresówki czy też z autostrady. Właśnie tak wygląda moja ciężarówka, tak wygląda moja naczepa. No i sobie teraz spokojnie jedziemy, zero samochodów. Mamy przynajmniej chwilę, żeby sobie pogrzać, żeby sobie pojechać szybko. No i za jakiś czas, za moment, za kilka minut zatrzymam się na pasie awaryjnym lub jeśli będzie taka możliwość, to zatrzymam się na postoju. O, widzicie jakiś samochód. No właśnie, zatrzymam się na postoju lub na stacji benzynowej. No albo po prostu, jeśli nie będzie postoju lub stacji benzynowej, to po prostu się zatrzymam na pasie awaryjnym, tym pobocznym, tej z boku. No i zakończymy ten odcinek właśnie takim akcentem. No, tak tutaj widzicie, bardzo ładnie jest pomarańczowo. Oczywiście mody graficzne też nawet sobie dodałem, ponieważ ta karta graficzna bardzo umożliwiła mi wiele. Tak więc różne bariery i tak dalej, o, czekajcie. Musimy hamować, bo teraz zjeżdżamy znowu na autostradę. No, tak więc wiele, wiele fajnych rzeczy. Właśnie mody graficzne. Wiele modów, to wam wszystko wypiszę, jeszcze raz to powtórzę, w opisie. No, tak więc serdecznie polecam. Oczywiście, jeśli macie jeszcze lepsze komputery, jeśli macie jeszcze lepsze karty graficzne, no to możecie sobie używać jeszcze więcej tych modów, możecie sobie używać jeszcze, możecie grać na o wiele jeszcze wyższych tych ustawieniach graficznych. No to już tam zależy, jakie tam macie parametry tych komputerów i tak dalej. Ja sobie gram na takich i powiem wam szczerze, że naprawdę jestem niesamowicie zadowolony. Sprawia mi to ogromną frajdę właśnie granie w te symulatory. No, obniżyłem sobie skalowanie do 100 i no lepiej to chodzi, o wiele mniej zacinek. Może dlatego też, że wyjechaliśmy z miasta, no nie wiem co było przyczyną. Też przez te zacinki częściowo właśnie widzieliście. No, uderzyłem. No i widzicie. No niestety tak jest, a nie inaczej. Pozbyliśmy się trochę szmalu, no ale trudno. Najpierw za czerwone światła. Później da wypadek właśnie, na to, że uderzyłem w tamtego SUV-a. Ale już tego nie cofniemy. Okej, moi drodzy, to ponieważ nie ma żadnego postoju, ja jeżdżam na pas awaryjny. No, a mam godzinę 1 PM, czyli 1 po południu, mamy czyli godzinę 13. No i moi drodzy, gasimy silniczek. No i okej. Jak tam się trzymają? Trzyma mój ładunek? Wszystko w porządku? Zresztą więcej możemy tutaj zobaczyć. Nie no, nie ma żadnych uszkodzeń, nawet jeśli one są, tutaj widzicie, na tyle drobne, że nie ma żadnych zgnieceń ani nic. Przynajmniej nie wygląda to tak źle, więc spoko. No i dobra, moi drodzy, w tym odcinku to na tyle. Jeśli się podoba, zostaw łapkę w górę. No, trochę się powiem wam szczerze, jak na tą pierwszą część, wiele działo. Wiele działo właśnie pod różnym względem, no szczególnie tutaj widzieliście wykroczenia drogowe, to w zasadzie na pierwszym miejscu. No, a też ładniejsza grafika. No na pewno jest jakaś różnica, jeśli chodzi o tą właśnie tutaj grafikę. Nie wiem, bo ja się oczywiście nie mogę patrzeć w kamerę w trakcie jazdy, bo wiadomo, co by się stało, no ale na pewno coś lepiej tam wygląda, na pewno, więc jest jakaś zmiana pozytywna. Oczywiście, tak jak mówiłem, jeśli bym nagrywał programem, no wszystko by wyglądało dokładnie tak samo, jak ja teraz tutaj widzę. No ale i tak jest dobrze, więc no trzeba się po prostu tym już cieszyć. Dobra, moi drodzy, wsiadam do mojej ciężarówki, daję sobie pauzę. No dobra, no to oczywiście, tego wam nie powiedziałem, bo nie wiem, czy każdy wie. No ale właśnie, dla bezpieczeństwa powiem, oczywiście, jeśli są fajne filmy na kanale, to zostaw subskrypcję.
No i dobra, moi drodzy, no ja niestety, tak jak mówiłem, jutro już idę do szkoły, więc jutro raczej nic nie nagram, no ale spokojnie, jeszcze tych filmów nie przesłałem. Oczywiście mowa tu o filmach właśnie Gameplaya z Enemy Front i z American Truckiem, więc dopiero jak je prześlę, no to wtedy będziemy mogli się martwić, a tak to na razie nic, więc spoko. Być może jutro, być może za dwa dni, być może za trzy dni prześlę wam właśnie odcinek Enemy Front, no a ten jeszcze później, tak więc na razie nagrywam sobie na napas, ponieważ mam czas. Dobra, już ciszę trochę. No właśnie, na razie nagrywam na napas, ponieważ mam czas. No, później bym tego czasu nie miał, więc dlatego nagrywam, więc no, tak to wszystko przebiega. No dobra, moi drodzy, nie będę dłużej, siemka, no i miłego oglądania życzę. Cześć!